Panie burmistrzu, szanowny księże proboszczu, szanowni goście, mieszkańcy Łękawki. Muszę powiedzieć, że kiedy stanąłem przed szkołą, to takie wspomnienia mnie naszły, bo wydaje się, że nie tak dawno byłem w tej szkole, o których nie chcecie pewnie pamiętać. A to faktycznie dziś się mówi, że Łękawka jest najmniejszą miejscowością. Wasza stara szkoła była ostatnią szkołą, które należało wybudować od nowa. Pamiętam, tak się składało, że w tamtych czasach gmina nie była taka bogata. Były zażarte dyskusje, dziś jest piękna szkoła i niedużo upłynęło czasu, przepiękny plac zabaw. Ale istotne jest to, że nasza gmina, począwszy od Błoni, od Koszyc, od Zgłobic, skończywszy na Jodłówce Wałkach, rozwija się równomiernie. Powstają przepiękne obiekty szkolne, sportowe. I miałem teraz okazję w wakacje rozmawiać z mieszkańcem naszej gminy, który wyjechał 25 lat temu za chlebem do Stanów Zjednoczonych. Objechał tą gminę i nie mógł kryć, nie umiał po prostu wzruszenia. Nie spodziewał się, że zobaczy to, co zobaczy. Wręcz w wielu miejscowościach trudno było poznać szkoły, a był dobrze zorientowany w sprawach gminy. I to są najlepsze oceny, bo my często sami nie dostrzegamy zmian, jakie koło nas zachodzą. Panie wójcie, jest to okazja, aby panu powiedzieć, że pan i Rada Gminy idzie dobrą drogą, bo w naszej gminie były lata, gdzie ciągle były jakieś niesnaski z tytułu właśnie różnicy zdań co do inwestowania. Jedna część gminy uważała, że druga jest dowartościowana i tak dalej. Dziś twierdzę, że pieniądze są wydawane równomiernie. Gmina pięknieje i niewiele chyba jest jeszcze miejscowości, żeby podstawowych obiektów sportowych, kulturalnych nie miało. Według mojej wiedzy to one są wszędzie. Muszę powiedzieć, i tu wrócę do swojej miejscowości Woli Rzędzińskiej, kiedy przyjechał również mój kolega, który nie był na Woli 20 lat i poszedł na pływalnię. Pierwsze wrażenie, bo mu powiedzieli, jak przyjechał do brata, że jest prawdziwie pływalnia, ale za mała. Powinna być olimpijska, wymiary olimpijskie. Przyszedł i mówi, że jest zaszokowany pozytywnie, że za 5 zł on może się kąpać i pływać w wspaniałych, higienicznych warunkach cały wieczór. Daję to jako przykład, żebyśmy jednak bardziej łaskawie popatrzyli na to, co się udało w naszej gminie zrobić. Myślę, że zawsze tak będzie, że inwestycje i takie obiekty wyzwalają chęć do jeszcze lepszych obiektów, wspanialszych obiektów sportowych. Ale wszystkiego naraz w całej gminie nie jesteśmy w stanie wybudować. Twierdzę, że gmina Tarnów jest jedną z piękniejszych gmin w powiecie tarnowskim i województwie małopolskim. Panie wójcie, chcę pana utwierdzić, że idzie pan dobrą drogą. Zresztą nasza współpraca jeszcze od sejmiku, kiedy przewodniczyłem sejmikowi, układała się zawsze bardzo dobrze i deklaruję, zawsze jestem gotowy na współpracę. Tak było w przeszłości, tak jest i teraz. A wam, szanowni państwo, radości. I chciałbym powtórzyć takie słowa. Ten jest autyzm, by mi pomógł.
na takim spotkaniu w starej szkole przyszedł starszy, zdenerwowany dziadek, tak powiem, i rękę podniósł, mówi, bo tak, bo wy tę łękawkę chcecie zadusić, nie chcecie dać pieniędzy. No nie żyje na pewno, bo się pytałem, gdyby dzisiaj miał okazję zobaczyć, to byłby dumny. Życzę samych przyjemności, szczególnie dla tych najmłodszych na placu zabaw w Zabawę Tarska. Dziękuję bardzo.